Dzień dobry, serdecznie witam na spotkaniu Dlaczego polska młodzież nie lubi swoich ciał i jak to naprawić? Webinar dzisiaj odbywa się w ramach projektu Pozarządownik Szkolny 3.0, który jest finansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Moimi gościniami dzisiaj są Maja Janota, fizjoterapeutka, trenerka z misją zarażania ludzi ruchem, która prowadzi konto na Instagramie Okiem Fizjoterapeuty. Cześć Maju. Hej. Oraz Natalia Królak, edukatorka kulturalna, wiceprezeska Fundacji Fala Nowej Kultury, która współrealizuje ciało pozytywną kampanię angażującą młodzież Spójrz na siebie. Cześć Natalio. Bardzo mi miło. A ja nazywam się Natalia Skoczylas, jestem jedną z koordynatorek projektu. I zanim przejdziemy zaraz do dyskusji, chciałabym przekazać kilka informacji organizacyjnych. Pierwszą sprawą są zaświadczenia. Zaświadczenia o uczestnictwie w tym webinarze są możliwe tylko poprzez link, który pojawi się tutaj na czacie w trakcie trwania spotkania i mogą Państwo w trakcie spotkania albo sobie wygenerować to zaświadczenie, albo zapisać sobie ten link na później, dlatego że nie mamy możliwości przesłać go po spotkaniu. Także jeszcze raz o tym przypomnę, jak będziemy zbliżać się do końca. O, pojawiał się właśnie link, więc to jest moment, żeby sobie go uruchomić i zapisać. Druga sprawa organizacyjna. Pytania mogą Państwo zadawać na bieżąco. Postaram się je wyłapywać, ale zależy od tym, jaka będzie dynamika tutaj naszej rozmowy. Czasami uda się pewnie odpowiedzieć na bieżąco, a czasami zostawimy to na moment taki, w którym na koniec spotkania w ogóle będzie taka przestrzeń, żeby je zadawać. Dobrze. To już przechodząc do naszego dzisiejszego tematu, punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy jest raport Światowej Organizacji Zdrowia z 19 maja 2020 roku, w którym wyszło dużo ciekawych rzeczy, a między innymi taka dość przykra informacja, że aż 52% polskich dziewcząt i 31% polskich chłopców w wieku lat 15 określa swoje ciało jako za grube. Tutaj słowo grube nie jest neutralne, nie jest opisowe, ale raczej jest traktowane w sposób pejoratywny. I są to najwyższe wyniki w całej Europie. I moje pytanie pierwsze będzie do Natalii. Z twojego doświadczenia, z jakimi trudnościami w obszarze ciała w ogóle spotyka się, mierzy się polska młodzież? Tak, no ja bym zaczęła przede wszystkim od tego, że tym, co jest gdzieś głównym problemem, to jest jakiś rodzaj małej świadomości odnośnie ciała, a przez to bardzo łatwe wyłapywanie tego, co jest uznawane za negatywne o tym ciele. I tutaj mówię z takiego doświadczenia realizowania prelekcji w ciało pozytywnych w szkołach z całej Polski. I to z takich miejscowości, które są do 20 tysięcy mieszkańców i z takich miejscowości jak Kraków czy Warszawa, więc z dosyć dużej rozpiętości. I z tego, co gdzieś w ramach realizowania właśnie kampanii Spójrz na siebie myśmy wyniosły jako organizatorki kampanii i ja wyniosłam jako prowadząca te prelekcje, to jest to, że tym, co jest jakimś głównym przeszkodą w akceptacji swojego ciała, to jest po prostu jego świadomość. W sensie takim jakimś problemem, który widzę w tym, który prowadzi do oceniania siebie negatywnie, jest z jednej strony im u młodszych nastolatków, im młodszy nastolatek, tym większym problemem jest jakiś niski rodzaj świadomości odnośnie tego, jak się to ciało zmienia w okresie dojrzewania, co się z nim dzieje, że te rzeczy, przez które przechodzi, są normalne, są naturalne, ale też to, że co się z nim dzieje, jest gdzieś społecznie stygmatyzowane bardzo często, jeżeli chodzi o to, co się rozumie jako niedoskonałości albo stany chorobowe ciała, które nie są znormalizowane jako takie, że je wiemy, że one się dzieją i je akceptujemy w przestrzeni publicznej. I to jest jakiś taki przykład, który taka przestrzeń, w której niska świadomość
zjawisk, które ciała dotyczą, niechęć do tego ciała bardzo często powodują. I to jest jakaś taka jedna rzecz, o której bym powiedziała, a druga rzecz to jest bardzo mocna i to wydaje mi się, że wykracza też poza samych nastolatków, ale ich dotyka szczególnie przez to, jak mocno zanurzeni są w popkulturze. To jest kwestia mediów społecznościowych. Nadal mimo wszystko, jakkolwiek dużo się zmienia na przestrzeni lat odnośnie tego, jakie ciała są reprezentowane, kto jest pokazywany, jakie ciała są normalizowane po prostu i pokazywane jako normalne po prostu, no to jednak nadal funkcjonują kanony piękna, które po prostu funkcjonują na takiej zasadzie, że ciężko jest, będąc nastolatkiem, się od nich uwolnić, a przez to ciężko jest myśleć o tym, że niespełnianie tych kanonów jest okej, po prostu. I to bym podała jako takie dwie główne przyczyny problemów związanych z niską akceptacją siebie właśnie przez pryzmat ciała. Tak, jedna rzecz to kanony piękne, a myślę też, że jest po prostu ta kwestia, że w ogóle taka kategoria istnieje piękna i dążenie do piękna też jest problematyczne samo w sobie, że piękno jest czymś dobrym w takim przekazie publicznym. Ale o mediach społecznościowych jeszcze będziemy rozmawiać. I też nawiązując do tego, Maju, dlatego że ty działasz już od kilku lat na Instagramie, czy na tej przestrzeni tych kilku lat, kiedy obserwujesz, dyskutujesz i udostępniasz swoje materiały, widzisz jakąś zmianę, czy coś się zaczyna dziać w kontekście relacji z ciałem? Czyli widzę, szczerze mówiąc, dużą zmianę, bo ja sama Instagram mam od ponad 5 lat. No sama działam z przerwami od około 3 jako twórca i zauważyłam, że no 5 lat temu, jak się wchodziło na Instagram, to dominowały takie ciała wybitnie w kanonie. Obecnie na Instagramie da się już znaleźć bańki, w których jest ciało pozytywność i widać już narodność tych ciał. Niestety, żeby do tych baniek trafić, to trzeba trochę mieć szczęścia albo mieć jakąś nitkę, ponieważ no Instagram działa na algorytmach, on nam pokazuje to, co uważa, że powinniśmy widzieć, a niekoniecznie to, co my byśmy chcieli widzieć. I tutaj jest duży w tym problem. Jednak na szczęście, no nawet teraz tacy twórcy najwięksi już zahaczają o tematykę akceptacji ciała, już się pojawiają hasła, które trochę no walczą z body shamingiem, walczą z oceną swojego ciała, walczą z wartościowaniem go, więc ja tutaj widzę duży plus, albo nawet kampanie Nike czy Adidasa, w których kobiety pokazywały, że mają włosy pod pachami, no to są duże kroki. Tego 5 lat temu ja jeszcze nie widziałam. Tak, wyjaśnię tutaj, że słowo angielskie body shaming oznacza zawstydzanie ze względu na ciało. Zazwyczaj faktycznie używamy tego angielskiego słowa, ale ono nie zawsze jest zrozumiałe. A jeszcze polska nazwa, która by była jednym słowem, nie zaistniała, nie przyjęła się, więc takie rozwinięcie. Właśnie powiedziałaś tutaj trochę o tym, co się zmienia na plus i są też takie badania, które mówią o tym, że kiedy używamy filtrów, czyli jakichś tam nakładek na mediach społecznościowych, na nasze twarze, to trochę się odzwyczajamy od tego, jak ta nasza twarz wygląda po prostu. I też może to powodować jakieś zaburzenia obrazu ciała, że wydaje nam się, że nasze ciało wygląda troszkę inaczej. Patrzymy w lustro i odczuwamy smutek, złość czy jakieś inne emocje trudne. Ciało zawstydzanie. O, pojawiła się taka propozycja na czacie. Dobrze, to jest pomysł na stosowanie. Tak, wracając. Tak, więc ten obraz ciała nam się troszeczkę też zmienia w kontakcie z mediami społecznościowymi, a jakbyście miały określić wobec tego, jaka jest rola mediów społecznościowych, dlatego że one będą, już raczej nie jest tak, że nagle na świecie znikną media społecznościowe, raczej będą się rozwijać i powstawać nowe. Jakbyście miały powiedzieć, jaka jest to rola i co działa na plus, a co działa na minus, tak z waszych obserwacji. Natalio, może ty zacznij. Tak, no ja bym skupiała się przede wszystkim na tym, że media społecznościowe mają tę niesamowitą moc, że to, co pokazują, zostaje zaakceptowane. Jeżeli pokazują tego wystarczająco dużo, to zostaje to zaakceptowane.
W takim sensie po prostu tego, że jeżeli widzimy dany rodzaj sylwetki, czy dany rodzaj nawet ubrań, no to jest związane ze wszystkim. Wystarczającą ilość razy, no to w pewnym momencie się przyjmie i poczujemy to jako wystarczająco, jako po prostu okej do funkcjonowania takiego w naszej przestrzeni publicznej. I wydaje mi się, że jakąś taką główną rolą mediów społecznościowych w tym kontekście, w szczególności w kontekście nastolatków, jest jak największe szukanie inkluzywności w tym, co się pokazuje. I tu szczególnie w tym, co się pokazuje, jeżeli chodzi o wizualną warstwę, chociaż też jakby nie możemy zapominać o inkluzywności na o wiele szerszym polu niż samo pokazywanie ciała, różnorodnych ciał, ale no, ono jest tutaj kluczowe dla ciał pozytywności. Ta różnorodność, którą media społecznościowe mają moc, żeby pokazywać, jest jakimś krokiem, który wydaje mi się, że jest kluczowym do podjęcia, żeby wizerunki pewne po prostu zaakceptować w takim tego, że będziemy widzieć je w przestrzeni publicznej i nie będziemy decydować się na ciało zawstydzanie właśnie, czy na ocenianie negatywne osób z danymi sylwetkami ze względu na to, jak prezentują się wizualnie. I ta kwestia opatrzenia z inkluzywnością wydaje mi się, że jest w mediach społecznościowych takim tym, co media społecznościowe mogą stricte zrobić. No i pomijając, jest oczywiście kwestia wiedzy i tego, że mogą, a wręcz powinny być przestrzenią jednak edukującą. Jakkolwiek wiadomo, że nie wszystkie media, nie wszystkie profile i tak dalej w mediach społecznościowych będą edukujące, ale im więcej ich jest, tym lepiej, bo to na tej samej zasadzie. Im więcej widzimy tych danych, im więcej widzimy edukacji, tym lepiej ją przyjmujemy. I to są takie dwa pola, które powinny gdzieś się uzupełniać, wydaje mi się, w mediach społecznościowych właśnie. Dzięki. Maju, czy ty byś chciała może coś dodać do tego? Ja właśnie bym chciała dodać o tym, że media społecznościowe same w sobie jakby dają dostęp do promowania właśnie różnych sylwetek każdemu i to jest największa siła mediów społecznościowych, bo kiedyś, no jak nie mieliśmy tych mediów społecznościowych, to tak naprawdę, żeby być członkiem jakiegoś nurtu i promować jakiś nurt pozytywny, to trzeba było albo umieć pisać właśnie do gazet, albo książki, albo mieć siłę przebicia w telewizji, cokolwiek takiego i to był olbrzymi problem, to były olbrzymie nakłady środków i dlatego ten mainstream na początku był kształtowany wyłącznie przez takie media mega silne, mega kosztowne i bogate, a teraz każdy z jakimkolwiek zapleczem, kto ma dostęp do telefonu, może już takie treści tworzyć i dzięki temu to jest olbrzymia, olbrzymia siła, bo takich idealnych, wyfotoshopowanych ciał, no to jest mało stosunkowo, a normalnych ciał jest dużo i każdy może pokazywać i włączyć się w ten nurt. I dla mnie to jest to, czego my potrzebujemy, takiej społeczności, która będzie razem o to walczyć i działać. Tak, no bo to też działa na tej zasadzie pokazywania, prawda? W sensie im więcej razy zobaczymy daną sylwetkę, tym bardziej się przekonamy do jej normalności po prostu. I to faktycznie ja się podpisuję pod tym, że też indywidualność tego, że można się pokazywać i mówić o sobie, jestem okej, w związku z tym jest bardzo ważne. Pokazywać swoje normalne życie, normalne ciało, normalną aktywność, nie udawać, że się jest idealnym. I to jest właśnie fajne. Tak, właśnie mówiłyście o sylwetce, ale też ciało pozytywność mówi o stopniu sprawności, o kolorach skóry, o takich bardzo różnych aspektach ciała, które mamy i na podstawie których się różnimy. Wspaniale. A jeśli chodzi o dostęp, to tak, ja też uważam, że super, że każda osoba z telefonem i internetem i przestrzenią na to może faktycznie się zaprezentować. Chociaż tutaj jest ten haczyk, że niektóre treści są blokowane
albo przez algorytmy, albo przez osoby, ale to jest temat rzeka, pewnie na inne spotkanie i takie już wchodzące bardzo w szczegóły, więc może sobie to darujmy. I przejdźmy do tego aspektu właśnie ciało i młodzież. Tutaj chciałam Ciebie, Natalio, spytać, o czym jest Wasza kampania i w jaki sposób ona angażuje tak naprawdę nastolatki, bo to wydało mi się takie super właśnie, że to jest kampania, która angażuje tę grupę. Myśmy jako kampania, ten pomysł na to, żeby działać, wziął się przede wszystkim z reakcji na badania, wokół których tutaj się spotykamy, raportu HBSC, ale też inne raporty związane z raportami UNICEF-u, na przykład niedawny, pod koniec 2020 roku, który też mówił o zaburzonym obrazie własnych ciał, jakie mają nastolatki. I to z jednej strony jako taka przestrzeń, która nas wywołała do tego, żeby zrobić coś z tym w przestrzeni młodzieży. Ale to, co gdzieś najmocniej na nas podziałało, to jest sam fakt, że przed podjęciem decyzji jako fundacja, która się jakby stwierdziła, że zajmie tematem ciała pozytywności, pracowałyśmy z młodzieżą, którą dotykają problemy związane z kryzysami psychicznymi, z depresją i z zaburzeniami zdrowia psychicznego, w tym związane z pobytami w szpitalach psychiatrycznych, także bardzo różny aspekt, bardzo różny zakres tych historii. I tym, co gdzieś wyniosłyśmy z tych osobistych historii młodych ludzi, to jest sam fakt, jak dużym elementem po prostu widzenia siebie i oceniania siebie, mówienia o sobie, akceptowania swoich własnych mocnych stron, akceptowania swojej wrażliwości, już tak po prostu ogólnie mówiąc o samoakceptacji siebie, jak dużym elementem tego było nieakceptowanie swojego ciała jako takiego i swojego wyglądu jako takiego. I to nas jakoś pobudziło do myślenia, że tu gdzieś jest problem. I jakiś taki proces, który się zadział przy wymyślaniu pomysłu na działanie, był związany właśnie z tym, że przede wszystkim, jeżeli widzimy jakiekolwiek ciało pozytywne działania, większość z nich skierowana jest do dorosłych kobiet, a niewiele są takie, które docierają do dziewczynek, a niewiele jest takie, które docieka do w ogóle młodzieży bez względu na płeć. I to było jakimś impulsem do tego, że chciałbyśmy stworzyć przestrzeń, która nie rozróżniałaby tego w tym sensie, że chciałaby dotrzeć do młodzieży stricte, a nie tylko do nastoletnich dziewczyn. I tym, w jaki sposób zaczęłyśmy szukać po prostu angażowania młodzieży, to były działania najpierw oparte na prelekcjach, które realizowaliśmy w szkołach, o tym, co już wspomniałam na początku. I to była taka duża przestrzeń tego, że spotykałyśmy się na te 45-minutowe zajęcia z młodzieżą zewsząd, bo z bardzo różnych części Polski. To, co tam zbierałyśmy w przestrzeni ankiet ewaluacyjnych, wypowiedzi, dyskusji, które się działy na prelekcjach, wynosiłyśmy po prostu do tego jako temat, który chcemy poruszać, jako tematy, które chcemy poruszyć na naszych mediach społecznościowych. I to zaangażowanie najpierw opierało się właśnie na szukaniu tego, co jest po prostu ważne w tym temacie dla młodzieży, z którą się spotykamy, często dla takiej, która pierwszy raz spotyka się z tematem ciała pozytywności i poruszaniu tego jako tematy. No i też w dalszym etapie, i to jest coś, na czym obecnie najmocniej pracujemy, czyli tworzenie
takich działających messengerowo, działających online, grup samopomocowych, na których łączymy młodzież z właśnie tych różnych części Polski, z różnych części, z różnymi historiami, która wspólnie decyduje o tym, jakie ma potrzeby dotyczące tego, co chce, żeby się pojawiało w mediach społecznościowych, która w dzięki gdzieś też i naszej platformie, i platformami, i platformom, z którymi my się kontaktujemy, jeżeli chodzi o gazety czy inne media, opowiada o swoich historiach, bo też jakoś głęboko wierzymy, że przekazywanie tych historii, też trochę nawiązując do tego, co Maria mówiła, że to jest jakimś ważnym elementem tego, żeby mówić o swoich historiach i mieć przestrzeń na to. I też jakoś w to głęboko wierzymy, więc jakby to zaangażowanie tutaj na tych dwóch polach, udostępnienie przestrzeni i łączenia siebie ze względu na historię się głównie odbywa. Tak, tak sobie myślę, że w ogóle mówienie o takich zjawiskach społecznych jest ważne właśnie na dwóch płaszczyznach, zarówno te ilustracje, te osobiste historie, jak i właśnie poparcie badaniami, więc bardzo się cieszę, że takie badanie powstało, nawet jeśli ma dla nas nieprzyjemne wieści, to przynajmniej mamy tą wiedzę i jest taka informacja. A z kolei osobiste historie sprawiają, że ten dystans się zmniejsza i możemy się bardziej utożsamić z tym, z czyjąś historią, czy ośmielić się i czy poszukać po to dla siebie wsparcia. Tutaj pojawił się już na czacie temat zajęć wychowania fizycznego i Maju, do ciebie właśnie miałabym pytanie odnośnie zajęć WF w szkołach. Jak ty myślisz, czy one zachęcają do korzystania z możliwości ciała? Jak to jest z tym WF-em? No ja bym generalnie tu nie chciała tak całkiem skrytykować wychowania fizycznego, bo generalnie no dużo zależy od nauczyciela, od środowiska, w którym ten nauczyciel się obraca, od zaplecza, które on ma, bo wiadomo, że są szkoły bogate, są szkoły biedniejsze, więc ja bym tu nie chciała, żeby to, co ja teraz powiem, było odebrane jako jakąś taką generalną krytykę nauczycieli i wychowania fizycznego samego w sobie. Ale niestety to, jak jest sama podstawa programowa wychowania fizycznego, jest problematyczne. Na przykład na wychowaniu fizycznym już od najmłodszych lat, przynajmniej ja tak miałam, teraz jak się pytam znajomych, którzy mają już dzieci, które mają po 10 lat, mówią, że dalej jest tak samo, to się kładzie olbrzymi nacisk na przykład gry zespołowe. Gry zespołowe są cudowną formą sportów, ja bym to nie chciała też, żeby to było odebrane jako krytyka gier zespołowych, jednak jeśli my opieramy wychowanie fizyczne na grach zespołowych, to uczymy dzieci rywalizacji tak naprawdę. I te dzieci, szczególnie młodsze, one mają taki problem, że no w jednej klasie, gdzie są dziesięciolatki, mogą być osoby, które są jeszcze dosyć niskie, jeszcze dosyć słabe, są po prostu jeszcze takimi dosyć małymi dziećmi, a jest drugie dziecko, które jest wyższe od tego pierwszego o 15 cm, jest o wiele większe, bo ono jest już po jakimś skoku rozwojowym. One po prostu się fizjologicznie, anatomicznie będą różnić. Jeśli my je wsadzimy do tych gier zespołowych wspólnie, to te słabe dziecko uczy się, że z jego ciałem jest coś nie tak, bo one zawsze będzie wygrywać. Cokolwiek ono zagra, czy to będzie siatkówka, czy to będzie koszykówka, czy dwa ognie, czy piłka nożna, te mniejsze dzieci, te jeszcze właśnie w tym wcześniejszym etapie rozwojowym, one zazwyczaj przegrywają. Ja to pamiętam ze swojej edukacji i wiem, że to nie tylko ja takie doświadczenia miałam, to też wynika, jak kiedyś czytałam takie badania na temat odczuć dzieci na wychowaniu fizycznym i one też o tym mówiły i dorośli ludzie o swoich wspomnieniach też o tym wspominają, że one po prostu się uczą, że z ich ciałem jest coś nie tak, że ono jest słabsze. Nawet jeśli one się potem dorastają i chciało stać się silniejsze, one trochę zostają z taką stygmatyzacją, bo się nie uczy ludzi akceptacji tego, że ciała są różne, że mamy różny potencjał genetyczny, że niektórzy ludzie mają predyspozycje do sportów siłowych, inni do wytrzymałościowych, niektórzy są zręczni, inni nie będą. I to jest normalne, ale nie uczy się tego akceptacji, tylko uczy się tej rywalizacji, kładzie się nacisk na to, że trzeba być najlepszym. No i jeszcze w grach zespołowych jest ten problem, że jest nacisk całej grupy, jest nacisk społeczny. Nikt nie chce być ostatni wybrany do drużyny. No i wtedy dzieci mają jeszcze większy problem, bo są takie stygmatyzowane niestety już społecznie. One się wstydzą za swoje ciało, wstydzą się za całą grupę. No i to przechodzi niestety potem na ich jakby aktywność w dorosłym życiu. Jeszcze jeden wielki problem
jaki jest związany z wychowaniem fizycznym, to uczy nas podejścia do schematów takiego, że my musimy mieć plan, my musimy mieć zasady. Jak się wykonuje ćwiczenia, to tutaj się robi 15 przysiadów w trzech sejach z takim jakim obciążeniem i zawsze ludzie myślą, mają w tyle głowy, że albo muszą mieć zasady tych sportów zespołowych, albo muszą mieć konkretny plan ćwiczeń. Ja w gabinecie jako fizjoterapeutka dostaję potem takich ludzi, którzy mają po 25 lat, 30, 40, 50. I te osoby się mnie pytają, jaki zestaw ćwiczeń one mają robić w trakcie pracy biurowej. Ja wtedy mam taki problem, bo osobiście najlepszy zestaw ćwiczeń oni by wymyślili sobie sami, gdyby tylko mieli świadomość własnego ciała, gdyby tylko znali możliwości własnego ciała i znali absolutne podstawy ćwiczeń. Po prostu jak zrobić prawidłowy przysiad czy tam skłon. Czyli większość ludzi to zrobi. Nawet nie chodzi o to, żeby to było hiperpoprawne, po prostu żeby odpowiadało na ich indywidualne potrzeby. Ja jako fizjoterapeutka nie jestem w stanie ułożyć im lepszego planu, ale no nie da się tego wytłumaczyć, bo już tyle lat minęło, że to zbudowanie na nowo tej świadomości ciała, którą oni mieli jako dziecko, bo dzieci mają super świadomość ciała, wbrew pozorom, one bardzo dobrze się swoim ciałem bawią, mają taką ekspresję ruchową, którą my jako dorośli zatracamy. I po 30 latach jest to trochę ciężko nadrobić, chociaż się da. No ale niestety to jest efekt właśnie wychowania fizycznego w obecnej formie. No tak, ja tak jak wspominam swoje zajęcia wychowania fizycznego z dreszczem, szczerze mówiąc. Miałam chyba podczas całej edukacji tylko jedną nauczycielkę, która nie powodowała mojego stresu przed zajęciami. Wręcz kwestia oceniania, po prostu myślę, że jest jakimś nietrafionym pomysłem, bo po prostu mamy różne możliwości też. Od tego się trochę faktycznie już odchodzi, bo o tym się mówi od paru lat i te oceny się jakby zmieniają, bo generalnie chodzi o to, że nigdy w stosunku do dzieci, ani lat dorosłych, nie powinniśmy stosować takich miar, że każdy z nas ma przebiec 400 metrów w określonym czasie. To jest absurdalne. Powinno się wyłącznie stosować ocenę postępów. I to nie jakąś taką arbitralną, że każdy w ciągu pół roku ma poprawić czas o 5 sekund, tylko po prostu ocenę zaangażowania i że ten postęp był. Takie trochę zero-jedynkowe podejście, czyli albo był postęp, albo go nie było, albo ktoś się cofnął. No to wtedy trzeba już sprawdzić, o co chodzi, bo to też czasem wynika u dzieci z tego właśnie skoku rozwojowego. Jeśli dziecko w ciągu bardzo krótkiego czasu rośnie kilkanaście centymetrów, ono ma potem trochę problem z koordynacją, bo jego ciało jest dla niego znowu czymś nowym, mimo że to dziecko ma już kilkanaście lat, to w tak wysokim ciele jeszcze nie przebywało, musi się tego, jego układ nerwowy musi trochę nadrobić. No ale no, to obecnie jest trochę nie do przeskoczenia moim zdaniem. Jeszcze wymaga trochę lat pracy i świadomości. A jak myślisz, czy są jakieś takie formy akceptacji ciała poprzez ruch, zabawy ruchem, bo od paru lat ja słyszę na przykład o idei radosnego ruchu, czyli Joyful Movement. Też widziałam, że ty robiłaś materiały o intuicyjnym ruchu. Czy może coś jeszcze jest? Czy mogłabyś trochę o tym nam opowiedzieć? Właśnie ta koncepcja to są taka odpowiedź na takie potrzeby ludzi, bo ludzie jakby podświadomie albo bardziej świadomie wiedzą, że ta aktywność, którą oni teraz mają, nawet jeśli ktoś chodzi 3 razy w tygodniu na siłownię, czy na crossfit, czy tam biega, to nie jest aktywność, która 100% odpowiada na potrzeby jego ciała i ludzie tego szukają. No i właśnie tutaj odpowiedzią jest też właśnie radosny ruch. To jest bardzo fajna koncepcja, bo tam jakby podstawą jest to, że ruch ma nam sprawiać radość, sprawiać satysfakcję, przynosić przyjemność. Z tego ruchu, znaczy tutaj ciężko mi powiedzieć, co się z czego urodziło, bo to tak razem powstawało. Ruch intuicyjny powstał poniekąd z tego radosnego ruchu, ale to już można już spotkać pewne zasady, bo ruch intuicyjny nawiązuje do jedzenia intuicyjnego, który został opisany bardzo dobrze w takiej książce Jem intuicyjnie. I ten ruch intuicyjny w tej jakby formie ma zasady, na przykład pozbycie się takiego fitnessowego policjanta z głowy. Fitnessowy policjant to jest coś, co my zdobywamy w ramach też niestety tej nieszczęsnej edukacji, ale także jak my patrzymy na media społecznościowe, albo potem w dorosłym życiu trenujemy i mamy jakiegoś strasznego trenera, to ten fitnessowy policjant w naszej głowie ciągle nam komentuje, nas pogania, krytykuje i w ruchu intuicyjnym czy w ruchu pełnym radości, no na to nie ma już miejsca.
I te koncepcje właśnie pozwalają ludziom odkryć swoje ciało, pogłębić świadomość ciała, bo tamte ciało, relacja z ciałem i psychika ludzka jest najważniejsza. A te wyniki, czy spalone kalorie, to już w ogóle się nie liczą, ale wyniki są już na drugim miejscu. I to, jak wygląda ciało, też się staje drugorzędne. Bo tak, jeszcze bardzo... Wyszła też, bo zapomniałam, jest duch naturalny. To jest jeszcze taka koncepcja, ona w Polsce widziałam, że nie do końca jeszcze weszła, bo tam są, w każdym większym mieście znajdzie się jakieś miejsce, gdzie można go poćwiczyć, ale jest bardzo słabo nagłośnione, ludzie jeszcze do końca nie rozumieją. Ruch naturalny jakby bazuje na takich naturalnych możliwościach ruchowych człowieka. W przysiadach, podskokach, skradaniu się na czworakach, przy klękaniu, generalnie tych ruchów jest dużo i to też jest bardzo fajna forma, bo teraz w dobie pandemii to było idealne, dlatego że do tego nie trzeba żadnego sprzętu, tylko trzeba trochę przestrzeni i można te ruchy naturalne wykonywać niezależnie od tego, w co się jest ubranym, czy jest zima, czy my to robimy w śniegu, czy w domu, czy mamy tylko 2 metry kwadratowe powierzchni. Też bardzo fajna koncepcja, można sobie tylko nie polecam oglądać tego na YouTubie właśnie, bo na YouTubie problem jest ze wszystkimi aktywnościami, że tam są pokazywane takie najbardziej oglądalne filmiki, to są te osoby w wersji pro. I ruch naturalny w takiej wersji profesjonalnej to jest stanie na rękach, jakieś tam fikołki i to może ludzi zniechęcić. Ja bardziej polecam sobie zaobserwowanie hashtagów na Instagramie, gdzie oczywiście też będziemy mieć takie obrazki, ale będziemy też mieć osoby, które nie są tak zaawansowane i które uczą się potem, a w ogóle te podstawy im totalnie wystarczają. Tak, ja chciałam dorzucić to, że to jest bardzo ciekawe, o czym tutaj mówimy, szczególnie w kontekście właśnie młodzieży, tym bardziej teraz w trakcie pandemii. Dlatego, że ostatnio brałam udział w konferencji poświęconej szkole po pandemii, prowadzonej przez Urząd Miasta Gdańska, więc jakby konferencja dotyczyła stricte Gdańska i badania dotyczyły stricte Gdańska, ale też nie do końca jest powód, dla którego mamy nie analizować ich też w kontekście w ogóle młodzieży w Polsce. I tam przytoczone zostały badania, one były ilościowe, nie jakościowe, więc ciężko jest też określić, skąd się to zadziało stricte, ale możemy przypuszczać. I to były badania mówiące o tym, że w trakcie pandemii 30% więcej dziewczyn w stosunku do tego, ile dziewczyn ćwiczyło regularnie przed rozpoczęciem pandemii, dziewczyn nastolatek, mamy 30-procentowy przyskok w trakcie pandemii. I to jest bardzo ciekawe gdzieś, jeżeli analizować to przez pryzmat tego, że to jest młodzież, to są nastolatki, które są w sytuacji, w której nagle nie muszą ćwiczyć w formie takiej, jaka jest prezentowana na wychowaniu fizycznym właśnie. I że to jest młodzież, która sama szuka ruchu, nieważne z jakiej stricte przyczyny, tylko sama próbuje przejść przez jakąś drogę z własnym ciałem. To jest gdzieś jakoś ciekawe do zanalizowania. Bo my mamy generalnie fizjologiczną potrzebę ruchu, bo trochę jak się słucha tych takich trenerów, dietetyków, takiej trochę powiedzmy starszej daty, którzy nie nadążają nad najnowszymi badaniami, to obraz człowieka się taki kreuje, że ludzie są tacy leniwi, jakby mogli, to by tylko leżeli na tych kanapach. A to jest kłamstwo. My ludzie mamy tą potrzebę ruchu wrodzoną. Być może jest jakiś procent osób, która ma mniejszą tą potrzebę ruchu. Są osoby, które mają olbrzymią potrzebę ruchu. I my się tym oczywiście też różnimy, ale nie jest tak, że wszyscy ludzie są stworzeni do tego, żeby leżeć na kanapie, ponieważ my chcemy oszczędzać energię, bo ewolucja i tak dalej, i tak dalej. To tak nie wygląda. Jeśli tylko ludziom da się przestrzeń i da się wolność i nie będzie się ich oceniać, nie będzie się ich też przymuszać do tego, że oni muszą siedzieć, bo pamiętajmy, że ten brak potrzeby uchodzi się z tego, że my od podstawówki musimy 45 minut siedzieć i tu nieruchomo, nie możemy się wiercić, bo jesteśmy krytykowani, bo przeszkadzamy innym. Nie ma jakby w ciągu tych 45 minut nawet minuty, żebyśmy mogli wstać. Kiedy nawet my czujemy, że nasze ciało nam mówi, że tu noga mnie boli, plecy mnie bolą, pośladek mi dętwieje, nie ma opcji, musisz siedzieć te 45 minut, nikogo to nie interesuje. To ciężko, żeby potem dorośli
czuli tę potrzebę ruchu, ale u nastolatków ona jeszcze jest o wiele większa. Dzięki, dzięki za to. Nie znałam też tego badania, więc chętnie mu się przyjrzę. Natalio, a w takim razie gdzie młodzież może szukać wsparcia, jeśli ma właśnie jakieś trudności, pytania dotyczące swojego ciała? Tak, ja bym przy tym temacie też dodała to, że i dla nas też to jest po prostu ważne, też dla mnie osobiście to jest strasznie ważne, że w myśleniu o ciało pozytywności nie może zapomnieć myślenia o głowie. W tym sensie, że nasze ciało nie będzie bez naszej głowy i bez naszej psychiki i zadbania o tę psychikę. I to, co jest gdzieś nam bardzo bliskie, też w kontekście tego, jak duży to jest po prostu problem, czyli kryzysy zdrowia psychicznego wśród młodzieży, dotyczące młodzieży w dzisiejszych czasach, że w tym myśleniu o ciału pozytywności i szukaniu wsparcia związanego z ciałem bardzo często prowadzi do tego, że tego, czego się powinno szukać, to jest wsparcie po prostu psychologiczne, dotyczące zdrowia psychicznego. I to jest jakby jedna rzecz, która jest gdzieś bardzo kluczowa w tym, gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy. A druga rzecz to jest kwestia tego, że jedyne przestrzenie, które poruszają w jakikolwiek sposób kwestie ciała, jeżeli chodzi o wsparcie związane z ciałem, to są przestrzenie związane z edukacją edukacją seksualną. Tak, z edukacją seksualną. Uciekło mi słowo. Z edukacją seksualną i z ciałem w kontekście tego właśnie. Więc jakby wydaje mi się, że za mało nie ma do końca takich miejsc, które pozwalałyby młodzieży na szukanie wiedzy stricte, jeżeli chodzi o same problemy z ciałem, ale czymś, co jest, nie chcę powiedzieć zamiennikiem, ale czymś, co jest równie ważne i jest równie wspierające jako takie miejsca, gdzie można tego wzmocnienia szukać, to są faktycznie przestrzenie, które pomagają na tle zdrowia psychicznego dla młodzieży i na tle edukacji seksualnej. No i takie przestrzenie to na pewno będzie bardzo istotne zapamiętać 116, 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który też wiem, że zgłasza się tam młodzież, która poza problemami związanymi z kryzysami psychicznymi zgłasza się też z problemami związanymi z niską samoakceptacją. Też część młodzieży, która do nas jakoś trafiła i z nami współpracuje, opowiadała właśnie jakieś takie swoje indywidualne doświadczenia z dzwonieniem na 116, 111 jako jaki taki numer, na który szukała wsparcia, nie tylko właśnie ze względu na psychę, tylko też ze względu na ciało, które nie jest oddzielne od tego mimo wszystko. No i jeżeli chodzi o edukację seksualną i pomoc, wsparcie związane z wiedzą dotyczącą ciała, no to na pewno to jest numer, to jest młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie prowadzony przez Ponton, jako grupę zajmującą się edukacją seksualną i tam też można dostać bardzo dużą dawkę wiedzy dotyczącą funkcjonowania ciała, szczególnie w okresie dojrzewania, szczególnie w kontekście seksualnym, ale w ogóle warto szukać tej informacji. Co nie oznacza, że te telefony nie bywają często przeciążone i to jest jakiś bardzo duży problem w ogóle w rozmowie o zdrowiu psychicznym młodych ludzi i o ciało pozytywności tym bardziej, że te telefony są po prostu bardzo często zajęte, a to jest zawsze trudny moment, jeżeli ktoś dzwoni i nie może się dodzwonić na przykład, albo jeżeli ktoś nie ma takiej sytuacji, w której może zadzwonić, bo nie czuje się komfortowo w domu, żeby zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. I myśmy w związku z tym w ramach naszej kampanii wyszły z koncepcją maila do psycholożki,
która jako jakieś takie zamiennika tego, że zadzwonić może być czasem trudno, a zawsze można zaproponować rozmowę mailową. I to jest mail, który można znaleźć u nas na Instagramie Spójrz na siebie, ola@spójrznasiebie.pl. I to jest kontakt do psycholożki, która odpowiada na bardzo różne zawołania związane po prostu z kryzysami zdrowia psychicznego, ale też z kryzysami związanymi z samooceną właśnie ze względu na ciało. Jakkolwiek nadal gdzieś wydaje się, że to jest mało, ale wiadomo, zawsze chciałoby się więcej, bo zawsze ta potrzeba jest. W każdym razie to są jakieś takie miejsca, o których mogę powiedzieć, że warto pisać, bo warto szukać tej pomocy i tego wsparcia. Tak, mówisz, że to mało, ale ja przyznam, że jestem poruszona, jak coraz więcej takich inicjatyw jest. To, co mnie w tym smuci, że to jest to, że one się odbywają zwykle oddolnie, to też często wolontaryjnie, a to nie jest coś, co zapewniane jest po prostu przez państwo, tak jak powinno być. I ten brak wiedzy ma potem dość konkretne skutki właśnie dla zdrowia, czy fizycznego, czy psychicznego osób młodych, dorosłych, starszych i tak dalej, przez całe życie to jakoś się za nami ciągnie. Też pomyślałam sobie właśnie, że przez ten brak wiedzy istnieje dużo mitów na temat zaburzeń odżywiania, na przykład, że zaburzenia odżywiania mają jakiś konkretny wygląd, tak, że jak osoba wygląda tak, to ma jakieś konkretne zaburzenie i tak sobie rzucamy po potocznym języku tymi zaburzeniami, żonglujemy bez żadnego tak naprawdę zaplecza informacji na ten temat i to jest jakaś taka lekcja do odrobienia tak naprawdę dla wszystkich dorosłych, którzy mają kontakt z młodzieżą. No i tak, właśnie, ja sama miałam nieodżywiania, to nauczyciele nie mieli szans tego zauważyć, bo nie wiedzieli w ogóle, na co mają zwracać uwagę. I nie wiem, czy to się od... No ja ostatnio liceum skończyłam 11 lat temu, to nie wiem, czy to się zmieniło od tego czasu, szczerze mówiąc. Ja bym tak nie powiedziała, że coś się zmieniło, bo sama nie powiem, że super dawno skończyłam liceum i ja nie wyniosłam wiedzy odnośnie tego, czy raczej wyniosłam takie spostrzeżenia jakieś takie popkulturowe tego, jak wygląda anoreksja na przykład. Albo... No to... bulimia, jedyne zaburzenia, tak, ludzie... Albo... że to nie dotyczy mężczyzn, chłopców na przykład. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj widzę właśnie w komentarzu, że ktoś napisał o tym, że równie ważne jest pomijanie zaburzeń odżywiania u chłopców, mężczyzn. To jest prawda. Jakby jesteśmy w jakimś takim etapie, w którym to jest trochę szara strefa tego, czego nie poruszamy, szczególnie w przypadku młodych chłopaków, którzy decydują się na bardzo intensywną pracę na siłowni, często nie mając wsparcia wiedzowego odnośnie tego, jak robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I to, że większość z nich może cierpieć, oczywiście nie diagnozując nikogo, ale może ich dotyczyć zaburzenia odżywiania, to jest też jakaś strefa, o której w ogóle nie rozmawiamy, wydaje mi się. I absolutnie się z tym zgadzam. I też nie widać, żeby młodzi ludzie mieli świadomość tego, że to jest szersza rzecz niż to, co widzimy w filmie jako anoreksja, czy to, co widzimy w filmie jako bulimia, kropka. Tak, i właśnie problem na przykład z chłopakami z zaburzeniami odżywiania, że na przykład jeśli kojarzy jakąś postać, która na przykład miała anoreksję, to jest postać chłopaka, który tańczył w balecie. Jest takie strasznie stereotypowe dalej to podejście do sprawy, a kwestia zaburzeń odżywiania u mężczyzn jest o tyle problematyczna, że od facetów się wymaga jednocześnie, żeby byli chudsi i jednocześnie, żeby byli więksi. I u młodych chłopców, którzy na przykład spełniają te kryterium szczupłości, brakuje oczywiście tego kryterium bycia dużym. A u nastolatków jest niemożliwe, żeby nastolatek miał zwiniętą muskulaturę, szczególnie jeśli on dopiero wchodzi w okres dojrzewania. I jakby dla nich ten ideał męskości jest totalnie nie do osiągnięcia. Oni zawsze będą albo za grubi, albo za chudzi. To się tego nie da się osiągnąć nigdy.
Tak, no tym bardziej, że ta idea męskości rozbija się o dwa kanony, kropka, w sensie albo naprawdę rozbudowana muskulatura, albo wychudzony chłopiec. I to jest bardzo trudne. Mamy jakby więcej, szerszy jest ten kanon piękna, no on dalej jest dosyć wąski, ale jest jednak trochę szerszy. U facetów nie wiem, czy coś się zmienia. No, być może trochę faktycznie pozwolono mężczyznom być szczuplejszymi i chudszymi niż kiedyś, ale dalej jest strasznie ciężko znaleźć jakby przykłady takich ideałów męskości, które nie byłyby napakowane mięśniami. Tak, chociaż dla nastolatków na przykład, bo też patrząc na to, jacy przepraszam, w popkulturze, w filmach, jaka uroda męska jest propagowana, no to też jest jakby bardzo ciekawe w kontekście samych nastolatków, że ci aktorzy, którzy mają grać nastolatków, to albo się rozbijają o właśnie umięśnionych, albo bardzo, bardzo, bardzo szczupłych. W sensie tutaj mówię o takich aktorach jak na przykład o francuskim nazwisku Timothy Chalamet, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale no na pewno on jest takim przykładem bożyszcza, który jest bardzo, bardzo szczupły. I też dążenie do tego, że albo mogę tak wyglądać, albo mogę wyglądać jak właśnie będąc napakowanym, nie zostawia za dużo przestrzeni pomiędzy na to, żeby być z własnym ciałem po prostu. A większość ludzi jest jednak właśnie pomiędzy. Tak. Tak, na tych końcach są to jest naprawdę niewielki procent osób. I właśnie tak myśląc o rozwiązaniach, nawet nie o jakichś wielkich rewolucyjnych rozwiązaniach, ale o jakichś takich kroczkach małych do przodu. Natalio, jak ty byś widziała rolę rodziców, a jaką rolę szkoły w przeciwdziałaniu właśnie zaburzeniom obrazu ciała czy zaburzeniom odżywiania? Nie chodzi mi właśnie o jakieś wielkie akcje, żeby od razu do podjęcia, chyba że ktoś ma przestrzeń, to proszę bardzo, ale chociaż jakieś takie pierwsze kroki, co można, od czego można zacząć? Ja tak naprawdę zaczynając gdzieś tę drogę wysłuchiwania historii młodych ludzi, szczególnie tych młodych ludzi, których dotknęły zaburzenia odżywiania, to co gdzieś najmocniej wyniosłam ze zbierania tych historii jest to, jak ogromne znaczenie miało podejście do samego jedzenia, do samego ciała, do samego żywienia, jakie prezentowali ich rodzice, czy też opiekunowie prawni. To znaczy, że gdzieś bardzo często panuje gdzieś zależność pomiędzy tym, że jeżeli mama przykładowo nie będzie akceptowała swojego wizerunku, nie będzie akceptowała swojego ciała, to podświadomie, choćby mówiła swojej własnej córce, że jest najpiękniejsza ze wszystkich i tak dalej, to przez to, jakie sama stosuje diety, jakie sama diety oczywiście w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, jeżeli chodzi o element kultury diet, a nie o po prostu system żywienia, jakie sama stosuje na przykład jedzenie jako nagrodę, czy jedzenie jako karę, to co mogę zjeść, to czego nie mogę zjeść przez to, co zrobię, jeżeli będę ćwiczyć, czy nie będę ćwiczyć, i tak dalej, że jak ogromny wpływ na młodych ludzi ma po prostu to, jak sami ich rodzice do tego ciała podchodzą. I to jest jakaś taka pierwsza rzecz, którą wydaje mi się, że dorośli rodzice powinni się zająć w kontekście tego, jeżeli nie chcą wywoływać u swoich dzieci czy u młodzieży, która ich otacza, problemów związanych właśnie z samoakceptacją czy z wizerunkiem ciała, no to jest kwestia zadbania przede wszystkim o siebie i przeanalizowania swojej własnej relacji z jedzeniem, swojej własnej relacji z ruchem, swojej własnej relacji z tak zwanymi niedoskonałościami.
bo to jest coś, co ma ogromny wpływ, a o którym się nie myśli. W sensie nie myśli się, jak bardzo stygmatyzuje się pewne rzeczy właśnie dotyczące tego, co można jeść, czego nie można jeść, tak dalej, tak dalej. Stygmatyzuje się w oczach swoich dzieci, robiąc to po prostu i myśląc, że to nie ma wpływu, a ma to wpływ ogromny. I to jest taka rzecz, którą wydaje mi się, że na której rodzice powinni się skupić najmocniej. A jeżeli szukać czegoś, co mogłoby być jakimś rozwiązaniem dla szkół, no to jest przede wszystkim wiedza. W sensie szkoła jest przestrzenią, która z samego założenia obecnego systemu, jak wygląda szkolnictwo, ma przekazywać nam wiedzę, ma nas uczyć, a o ciele i wszystkich procesach, jakie w nich zachodzą, uczy bardzo mało w kontekście tego, co, że te rzeczy się dzieją i że są normalne, a nie, że te rzeczy się dzieją pantoflom i pozostałym gałęziom nauki, jaką jest biologia. Bo jednak te rzeczy są strasznie pomijane w kanonie tego, co jest nauczane. I jakbym szukała jakichś rozwiązań, które by odpowiadały właśnie za ten wizerunek i za budowanie tego wizerunku, to są jakieś te dwie rzeczy, których gdzieś brakuje. No bo tak naprawdę, jeżeli to się nie zmieni, to nie mamy za bardzo co mówić o destygmatyzowaniu i o normalizacji po prostu różnorodnych ciał i tego, co się z ciałem dzieje. I jakkolwiek można działać też w inne sposoby, jeżeli chodzi o różnego rodzaju właśnie tego typu akcje, jak zaproszenie specjalistów, którzy będą mówić o ciele, czy o ciało pozytywności, no to jest jedno, ale póki system sam i wiedza sama przekazywana nie będzie zmieniona, to będą tylko takie dodatki, a nie główne danie, że tak powiem, które się przekazuje młodym ludziom. Dzięki. Cieszę się, że wspomniałaś o kulturze diety, bo to jest kolejna rzecz, którą chciałam poruszyć i spytać o to ciebie, Maju, o to, czy mogłabyś nam przybliżyć, czym jest kultura diety, na czym to polega i może czym skutkuje ewentualnie też. Generalnie to jest temat na osobny webinar, który trwał przez 5 godzin. Ja tak w olbrzymim skrócie, to kultura diety to jest taki system przekonań społecznych, które nas utwierdzają w myśleniu, że my możemy wartościować siebie, swoje życie pod względem tego, jak my wyglądamy i tego, jakie działania okołozdrowotne podejmujemy. I na przykład w kulturze diety bardzo mocno zakorzenione jest to, że jeśli ktoś jest grubszy, z automatu jego życie jest uznawane za mniej wartościowe, za życie, które ma mniejszą jakość, on sam jest w ogóle w takich kategoriach, wiecie, moralnych, takich ogólnych, oceniany jako gorszy, bardziej leniwy i mamy takie przyzwolenie na ocenianie tych ludzi w kulturze diety, a jednocześnie na nas ciąży taki ogrom obowiązków, mnóstwo zasad, które musimy przestrzegać, żeby być uznanymi za wartościowych ludzi, żeby być uznanymi za godnych szacunku w ogóle, bo tutaj też jest bardzo ważne to, że kultura diety pozbawia szacunku osoby grubsze, osoby mniej zdrowe, ponieważ one, ich życie już nie jest takie jakościowe, nie jest tak ważne, nie jest tak dużo warte jak tych osób, które pasują na przykład do kanonu. Celem generalnie kultury diety jest nam wpoić, że szczupłość jest lepsza niż grubość. To jest też efekt właśnie też fatfobii, którą my mamy bardzo mocno zakorzenioną w kulturze. Nawet w medycynie też ta fatfobia jest zakorzeniona. Ludzie się irracjonalnie często boją przytycia nawet paru kilogramów, a niestety to wszystko sprawia, że my jesteśmy idealnymi konsumentami, bo idealny konsument to jest taki, który jest wiecznie niezadowolony, a te produkty na przykład dietetyczne dają mu poczucie tego, że może mieć jakąś kontrolę nad swoim życiem, kontrolę nad swoim ciałem taką obietnicę szczęścia, którego on tak w sumie prawdopodobnie nigdy nie osiągnie, jeśli właśnie będzie słuchał tego miliarda zasad kultury diet. Nie wiem, czy to jeszcze dodać. Tak, to był taki nagły koniec i tak się teraz próbuję pozbierać. No tak, no bo to jest faktycznie bardzo trudne.
ja żyjący w grubym ciele faktycznie stykam się właśnie z tymi stereotypami, o których powiedziałaś, także w gabinetach lekarskich, których ani razu w ciągu mojego życia nikt mnie nie zapytał nawet o zaburzenia odżywiania, ani nie próbował wesprzeć w tym obszarze. No właśnie, i chciałam też poruszyć tutaj kwestię takiego argumentu zdrowia, dlatego że dużo osób tak niby się troszczy o zdrowie, więc tutaj tak naprawdę powie coś negatywnego o ciele drugiej osoby. Maja, czy mogłabyś jeszcze o tym powiedzieć? Jak to jest? Czy w ogóle takie zawstydzanie, takie przykryte też troską, czy to jest w ogóle motywujące, czy to ma szansę się udać? Czy generalnie ja osobiście, jak odbiorcę komentarzy w internecie z tą troską, to jest jedna z rzeczy, która mnie osobiście najbardziej irytuje. Bo ja jakby z jednej strony nie chcę mówić, że ci ludzie mają na pewno złe intencje, bo tutaj ja tych intencji nie znam. Ja widzę tylko efekty tych komentarzy i znam badania na temat właśnie zawstydzania ludzi ze względu na wygląd czy ich zachowania okołozdrowotne. I z tych badań wynika, że to jest cholernie nieskuteczne, ponieważ ta pomoc internetowych specjalistów no nie ma szans być skuteczna z paru różnych przyczyn. Pierwszą przyczyną jest to, żeby komuś skutecznie pomóc i w ogóle okazać skuteczną troskę, prawdziwą troskę, my musimy znać sytuację danej osoby. A bardzo często te komentarze podszyte tą rzekomą troską, one są wywoływane jednym zdjęciem. Więc niemożliwe, żeby dana osoba, która komentuje, znała w ogóle tą sytuację, znała stan zdrowotny i umiała cokolwiek sensownego powiedzieć. Po drugie, ta rzekoma troska, ona wynika z takiego przekonania, że skoro ktoś jest grubszy, to on czegoś nie wie. On jest głupszy. Mu trzeba powiedzieć, że on jest grubszy i że to może być, może skutkować chorobami, że być może on jest chory i jakby tak jak ta osoba ze zdjęcia, bo to zazwyczaj pod zdjęciami się pojawia, jakby ta osoba ze zdjęcia sama nie widziała siebie w lustrze i to jest, dla mnie to jest wręcz czasem już zahacza o takie bardzo nieuprzejme zachowanie. A tutaj dyskusja jest strasznie trudna, bo ta osoba, która wychodzi z tymi komentarzami, ona serio myśli, że w jakiś sposób pomaga. Tutaj brakuje takiej autorefleksji, czy faktycznie nasze komentarze mają jakąkolwiek skuteczność, skoro my nie jesteśmy w stanie dostosować ich indywidualnie do odbiorcy. No już pomijając to, że bardzo dużo osób nie ma totalnie wiedzy na tematy okołozdrowotne, a przynajmniej nie takiej wiedzy, żeby komuś pomóc. Bo tutaj ja chcę wspomnieć o tym, że na przykład w przypadku otyłości, to większość przypadków otyłości jest powodowana innymi chorobami bądź zaburzeniami. I dana osoba może nie umieć schudnąć, ponieważ cierpi na jakąś chorobę bądź zaburzenie. I takie podszyte troską komentarze o tym, że ma się więcej ruszać i mniej jeść, no w tej sytuacji są totalnie niepotrzebne. O wiele więcej efektu by podniosło to, że wypytanie się tej osoby, czy ona potrzebuje, czy w ogóle jeśli ktoś zdaje zdjęcie w bikini albo w ogóle zdjęcie swojego ciała na internet, to nie ma potrzeby mu komentować stanu zdrowia, dopóki on o to nie pyta. Jeśli pyta, to już nie takie podstawowe porady, które każdy zna, tylko bardziej do jakiego specjalisty możesz się udać, jakie badania możesz zrobić i tak dalej, i tak dalej. I to by miało o wiele, wiele większe efekty. Dodatkowo no tutaj zawstydzanie, no badania pokazują, że zawstydzanie ludzi ze względu na ich zachowania okołozdrowotne raczej powoduje, że oni tych zachowań nie podejmują. Tutaj ja akurat kojarzę takie ciekawe badanie, które prowadzono na grupie osób, które spowodowały wypadki pod wpływem alkoholu. I te osoby obowiązkowo musiały brać udział w takich spotkaniach, na których one oglądały osób, które były albo poszkodowanymi w tych wypadkach, znaczy niekoniecznie w ich wypadkach, tylko konkretnie w wypadkach spowodowanych przez kierowców pod wpływem, albo były rodziną osób poszkodowanych. I w efekcie, jak zbadano, czy te osoby, które powodowały wypadki, jak one reagowały na te prezentacje, to się okazało, że jeśli ktoś w tym uczestniczył, to albo nie dawało to zbyt dużego efektu, a nawet sprawiało, że więcej osób znowu siadało za kółko po pijaku, ponieważ wstyd nie powoduje, że my się stajemy lepszymi ludźmi, tylko powoduje, że my unikamy pewnych działań, unikamy pogłębiania się tego wstydu i wstyd manuje naszą jakby energię mentalną. My do zmiany stylu życia, powiedzmy, do walki z nałogami, czy tam na przykład nawet do pójścia do lekarza, żeby rozpocząć leczenie, potrzebujemy dużo energii, dużo siły.
a my tej energii i siły mamy określoną jakby ilość. Jeśli my tą energię manujemy na walkę ze wstydem, na walkę z wyrzutami sumienia, to my jej potem nie mamy już na te działania, które faktycznie by nam podniosły na przykład stan zdrowia. No tym bardziej też, że jakimś takim głównym problemem wydaje mi się jest po prostu definicja słowa zdrowie, w sensie, że to jest bardzo abstrakcyjnie traktowane słowo, które nie ma przełożenia na stricte wyniki. I też jest gdzieś w kontekście ciało pozytywności i tego, kogo ciało pozytywność obejmuje, to jest też bardzo trudne słowo, w sensie, co na przykład z osobami, których ciała nigdy nie będą standardowo zdrowe, w takim sensie, że co z osobami, których dotyczą choroby przewlekłe, co z osobami, które są niepełnosprawne, a posiadają niepełnosprawności. Co z tymi wszystkimi ciałami, które są wokół nas każdego dnia i nigdy zdrowe w takim stricte znaczeniu potocznym słowa zdrowie, jakie znamy, nie będą. I to jest gdzieś jakiś duży problem w tym, jak my po prostu to słowo analizujemy, jak go używamy i jaki brak po prostu definicji takiej stricte za nim stoi. Tak, no my jakby potocznie, społecznie rozumiemy zdrowie głównie pod względem fizjologicznym. Czyli jak nasze ciało jest zdrowe, to my jesteśmy zdrowi. Nie bierze się tych kontekstów, czyli no psychologiczne się coraz częściej już pojawiają, ale na przykład nie bierze się kontekstu społecznego. A osoba, żeby była w pełni zdrowa, żeby był ten dobrostan, bo teraz się zmienia słowo jakby zdrowie na dobrostan, to ona musi mieć też w kontekście społecznym jakąś równowagę. I także w kontekście pracy i każdym innym jakby obszarze musi być u niej ta równowaga. Tutaj nie chodzi o samo ciało. Może być osoba, która ma ciało w perfekcyjnej kondycji, a jej stan zdrowia tak generalnie jest gorszy od osoby, która siedzi na wózku, a którą my postrzegamy jakby społecznie jako właśnie pację chorą. I o tym ludzie sobie nie zdają sprawy. Tak to postrzegają zdrowie jako jeden punkt, a nie spektrum. My w ciągu całego życia, codziennie przesuwamy się po tym spektrum zdrowia i choroby w różnych kierunkach. To nie jest tak, że jak ja będę wczoraj miał idealne wyniki badań, to dzisiaj bym miała tak samo idealne. One się z dnia na dzień, to jest w ogóle mega dynamiczne i samo już to takie dążenie do zdrowia, to słownictwo, którego my używamy, że walka o zdrowie, dążenie do zdrowia, utrzymanie zdrowia, jest już takie, nam ciągle nas wpycha w te myślenie, że to jest zero-jedynkowe i my to zdrowie osiągniemy i je utrzymamy i będziemy szczęśliwi do końca życia. I to jest właśnie też trochę wynik tej kultury diet, bo kultura diet wiąże zdrowie z osiągnięciem szczęścia, mimo że zdrowie i szczęście to w ogóle nie muszą wspólnie iść razem nigdy. Tak, tak, też właśnie chciałam o tym wspomnieć i też się pojawił ten tutaj komentarz odnośnie tego, co mówiłyście, że właśnie zdrowie to nie równa się brak choroby, jak najbardziej się pod tym podpisuję. Natalio, a może masz jakieś na myśli materiały, które byś poleciła dorosłym chcącym wspierać dzieci, młodzież właśnie w poczuciu akceptacji swojego ciała? Ja bym przede wszystkim, też nawiązując do tego, co już mówiłam o tej proponowanej roli dorosłych rodziców w kontekście dbania o wspieranie w dbaniu o ciało, czy wspieranie w budowaniu pozytywnego wizerunku własnego ciała u młodych ludzi, to szukałabym przede wszystkim w tym, co dorośli mogą zrobić, co mogą dać samemu sobie, jakie materiały mogą znaleźć dotyczące ich własnego zdrowia i ich własnego ciała. I tutaj nie chciałabym podawać konkretnych książek, bo jednak bardziej się czuję pewnie w tych, które dotyczą nastolatków i nastolatków, ale wydaje mi się, że to jest jakaś ważna rzecz, którą chciałabym po prostu podkreślić, że szukanie po prostu informacji, które destygmatyzować będą ciała dorosłych, jest bardzo kluczowe w tym, jak oni będą podchodzić do wzmacniania, wspierania swoich nastolatków, ale też to, co mogą robić jako rodzice, to jest te
swoje dzieci wspierać po prostu poprzez dawanie im wiedzy, której nie dostają z innych przestrzeni. I tutaj przede wszystkim myślę o takich podręcznikach, jak na przykład Ciało Śmiało, jest wersja dla chłopców, jest wersja dla dziewczynek. To są takie podręczniki o bardzo ciało pozytywnie skonstruowane, o dojrzewaniu, o tym, co się z ciałem dzieje w trakcie dojrzewania. I one jakoś mocno wprost mówią o tym, jak te zmiany mogą być różnorodne, jak są ważne i jak się z ich istnieniem po prostu pogodzić. I to są jako takie dwa podręczniki, fajna rzecz, którą warto po prostu każdemu nastolatkowi podsunąć. I też taka jedna rzecz, która też z perspektywy ciało pozytywności i szukania ciało pozytywności też w kontekście tego, jak to ciało będzie działać, jest ważne. To jest książka, która się nazywa 100% Ciebie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach. I to jest książka polska, która mówi o dojrzewaniu, o seksualności, o odkrywaniu seksualności, ale przede wszystkim przez pryzmat ciała i przez pryzmat zmian w tym ciele i podróży, jaką to ciało przechodzi w okresie dojrzewania. I to jest bardzo jakaś taka konkretna dawka wiedzy, która jest też mocno inkluzywna, jeżeli chodzi o zakres po prostu tego, co ta książka oferuje. Jest też na przykład kontekst seksualności osób z niepełnosprawnościami i ciał osób z niepełnosprawnościami. Także jeżeli chodzi o inkluzywność, to jest warte do poszukania i zapoznania się. I rodzicom przede wszystkim bym poza właśnie szukaniem tego, co wspiera nas jako, czy wspiera dorosłych rodziców w budowaniu swoich wizerunków ciała, to radziłabym szukać takich właśnie podręczników, które ciało pozytywnie podchodzą do dojrzewania dla młodych ludzi. No i jeszcze jakiś taki podręcznik fajny, początkowy, to jest coś, co bym radziła się zainteresować dla takich zupełnych laików w temacie. To jest na przykład podręczniki, które firma DAF realizuje w ramach projektu Self-Esteem, bodaj się projekt nazywa, i tam są podręczniki ciało pozytywne na przestrzeni lat wydawane odnośnie właśnie budowania mocnego wizerunku, budowania samoakceptacji u swoich dzieci. To jest jakaś taka przestrzeń, w której warto zacząć, w sensie tam są bardzo proste, bardzo takie wprost komunikaty i to jest ten, widzę komentarz, także zapiszę te tytuły, nie ma najmniejszego problemu. Właśnie chciałam Cię poprosić, czy mogłabyś tutaj w czacie wkleić, póki jesteśmy, te tytuły, bardzo Ci dziękuję, że tyle ich przygotowałaś. Słuchajcie, ja dotarłam do końca moich pytań i teraz jest moment dla Państwa, żeby zadać pytania na czacie. Tutaj cofnę się na chwilkę, dlatego że było pytanie, czy myślały Panie o jakiejś formie konsumenckiego nacisku na sklepy internetowe z ubraniami, żeby zadbały o prezentację produktów na różnych modelkach. Ja mogę od siebie powiedzieć, że myślę, że takie naciski faktycznie w tej przestrzeni, w której ja działam, instagramowej, i tutaj Maja i Natalia też trochę się dzieją, bo rozumiem, że chodzi o nacisk na większą skalę. No właśnie, ten nacisk na większą skalę chyba wymagałby wiedzy, ale też akceptacji tego, że istnieje coś takiego jak kultura diety, jak stereotypy, jak dyskryminacja i tak dalej, podczas gdy często, kiedy próbujemy o tym mówić w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, pojawia się od razu bardzo duży sprzeciw. To jest jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć, że to jest po prostu trudne. Do tego potrzeba dobrej ekipy, która ma na to chęć i czas. Druga rzecz to jest kwestia tego, czy sprzeciw konsumencki faktycznie ma taką siłę oddziaływania, dlatego że przede wszystkim dobrze by było, żeby ten sprzeciw wychodził od korporacji,
i osób, które faktycznie mają jakiś wpływ, mają jakąś władzę, czy to kapitału, a niekoniecznie może od pojedynczych osób, które muszą dźwigać na barkach taką walkę. To jest moja opinia, nie wiem, czy wy miałbyście ochotę się jakoś do tego jeszcze odnieść? No właśnie, ja bym tu się chciała odnieść, bo to jest tak, na przykład H&M, no on stworzył większy zakres rozmiarówek i takie duże, gigantyczne, międzynarodowe korporacje, one sobie na to już pozwalają, od dawna sobie na to pozwalają, chociaż tutaj trzeba zwrócić uwagę, że dużo tych ubrań jakby specyficznie wygląda. Nie jest to na przykład 1:1 odpowiednik ubrań w mniejszych rozmiarach, tylko to są inne projekty, czasem one są lepsze, ale czasem no niestety stereotypowo podchodzą do sprawy i produkują te ubrania tak, jak im się wydaje, że powinna ubierać osoba grubsza, jakby odbierają jej część wyboru. Problem jest moim zdaniem dosyć duży z tym, że powstaje dużo małych marek, typu takich osobistych, przez na przykład influencerów kreowanych, albo jakieś aktorki, i te osoby, one mają siłę, one mają głos, one mają moc tego, żeby umieć stworzyć większy zakres rozmiarówek. I problem jest z tym, że nawet jeśli ci ludzie deklarują, że tutaj my jesteśmy inkluzywni, chcemy dobrze, oni tego nie robią. I tutaj jest już szansa pewna na nacisk konsumencki, bo to są mniejsze firmy. Ale takie duże korpo, na przykład jeśli H&M nie chciałby stworzyć takich rozmiarówek, to nie wiem, czy my właśnie jesteśmy w stanie indywidualnie na to naciskać, to już właśnie bardziej jakieś rozwiązania systemowe, na przykład nie wiem, na poziomie Unii Europejskiej, która teoretycznie o tą inkluzywność powinna dbać. Ja chyba tak. Zbyt wygodnie kończę zdanie. Mówisz po prostu bardzo zdecydowanym tonem, ale to dobrze. Tak, myślę, że lobowanie o zmiany w prawie byłyby bardzo fajne i bardzo fajnie by się było faktycznie zacząć zrzeszać w Polsce, działać. Zawsze są dyskusje, jak to uczciwie zrobić, bo wiadomo, są pewne skrajne też rozmiary. Czy możemy narzucać producentom, żeby je produkowali? Nie wiem, ale wiem, że jest już na tyle, na przykład jeśli rozmiarówka kończy się na 42, to jest w zupełności pewne, że producent spokojnie może, jeśli to jest duży producent, może sobie pozwolić na produkowanie rozmiarów 44, 46, 48. No i tutaj jest problem, jak to wyważyć, to by musiały być badania przeprowadzone, także jakaś, właśnie nie wiem nawet, czy są jakiekolwiek badania na temat potrzeb osób grubszych, na temat ubrań, jakich ubrań one potrzebują. Właśnie ja się chciałam orientować, a szczerze mówiąc, wtedy, ale to było z 2-3 lata temu, nic nie znalazłam na ten temat. Być może to jest jakieś pole, w którym trzeba dążyć, być może to będzie jakiś pomysł dla kogoś, nie wiem. Tak. Ja przypominam teraz o zaświadczeniach, że jeszcze póki trwa nasze spotkanie, to można pobrać zaświadczenie albo sobie przekopiować ten link, który jest dostępny, jest przyczepiony tutaj na górze czatu. O, i pojawił się teraz link znowuż na czacie. Więc mam jeszcze pytanie właśnie, czy ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać nas, albo może wy chciałybyście się jeszcze czymś podzielić, to też teraz. Pytanie na czacie, że przecież, bo ja mówiłam o przysiadach, że każdy może sobie sam zrobić i to jest tak, przysiad to jest bardzo skomplikowane ćwiczenie, aby działało na odpowiednie partie mięśni i że można sobie zrobić krzywdę, jeśli się ten przysiad nieprawidłowo zrobi. I właśnie ja bym też chciała zwrócić uwagę na to, czyli po pierwsze, ja jestem zwolenniczką prawidłowej techniki, tylko skąd się wzięła edukacja na temat prawidłowej techniki przysiadu? Stąd, że my teraz przysiad, bardzo często to nie jest przysiad bez obciążenia, tylko to jest przysiad taki bez obciążenia po prostu w domu. My o tym nie myślimy w kategorii przysiadów, mimo że my takich przysiadów robimy bardzo dużo, zawiązując buty albo przyklękając, sięgając po coś do szafek. Nie, my jak myślimy przysiad, myślimy przysiad ze sztangą, przysiad na crossficie, zrobienie 15 przysiadów pod rząd, zrobienie 50 przysiadów pod rząd i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, jeśli my chcemy, żeby to działało na określoną partię mięśni i jest to cel treningowy, to wtedy ta technika jest nam bardzo potrzebna, bo możemy się kontuzjować. Jeśli sobie weźmiemy sztangę na plecy i zrobimy ten przysiad źle, to faktycznie to nam może zaszkodzić. Ale jeśli ja mówię o jakichś ćwiczeniach biurowych, znaczy w trakcie pracy w biurze, to ten przysiad nie musi być idealny. My właśnie jesteśmy nauczeni, że wszystkie nasze ruchy muszą być idealne, muszą być techniczne, przez co ludzie się boją bardzo często robić wiele różnych ruchów, typu skłon, bo w mediach społecznościowych swojego czasu była taka
no, propaganda to złe słowo, ale był taki trend, że się mówiło, jak się robi skłon, nawet jak się wiąże buty, to plecy muszą być idealnie proste, tak samo jak podnosimy cokolwiek, nawet lekkiego, plecy muszą być idealnie proste, zginamy nogi, podnosimy coś z nóg, plecy mogą w tym brać udział, ale tylko tak jak w martwym ciągu, generalnie się zrobiło z każdego skłonu taki pseudomartwy ciąg, taki uproszczony. No i to jest trochę błędne, bo to, co jest w treningu dobre, to niekoniecznie będzie nam odpowiadało w życiu. Fajnie znać swoje mięśnie, swoje ciało, umieć zastosować prawidłową technikę, ale to nie ma przełożenia 1:1. Tak naprawdę teraz mamy mnóstwo badań, które pokazują, że te wszystkie informacje o tych idealnie prostych plecach, one były błędne i zrobiły więcej złego niż dobrego, ponieważ zaczęły straszyć ludzi ruchem. I ludzie przestali wykonywać pewne, raczej ograniczali wykonywanie pewnych ruchów, na przykład skłonów, bo się bali, że zrobią to źle. A fakty są takie, że jeśli my robimy ruch bez obciążenia i jest to ruch dnia codziennego, bądź robimy ćwiczenia jakieś między pracy, czyli ćwiczenia, po prostu ruchy w trakcie pracy biurowej, żeby się trochę poruszać, to każdy ruch jest lepszy niż żaden. I oczywiście bezpieczeństwo jest ważne, więc tutaj nie zachęcam do robienia czegoś absurdalnie dziwnego, ale mówię o takim normalnym zakresie ruchów. Dzięki. Dzięki za to wyjaśnienie. Nie widzę żadnych pytań jeszcze, teraz, żeby się pojawiły. Tak, znaczy... Kompania promocja otyłości się pojawiła, że tak, pokazywanie jest... modelek nie jest promocją otyłości. Tak, to jest olbrzymia plaga, to jest takie... To się wzięło z takiego totalnego niezrozumienia, czym jest akceptacja ciała i akceptacja choroby. Bo fakty są takie, że nawet jeśli... Znaczy po pierwsze, po zdjęciu nigdy nie stwierdzimy, czy ktoś jest chory na otyłość, czy nie, bo tego się nie da stwierdzić, to wymaga diagnozy lekarskiej, to jest najważniejsze. Ale nawet jeśli ktoś jest otyły, jest chory na otyłość i pokazuje się w mediach społecznościowych, to nie znaczy, że cokolwiek promuje swoją osobą, on się po prostu pokazuje. Ludzie tego nie rozumieją i nawet jeśli ta osoba mówi, że akceptuje siebie, akceptuje swoje ciało, to nie znaczy, że ona w ogóle nie podejmuje leczenia. Są badania na to, że żeby skutecznie się leczyć, żeby w sumie, że największą skuteczność leczenia mają osoby, które akceptują swoje ciało i akceptują swoją chorobę. To jest mała świadomość społeczna, bo ludzie myślą, akceptacja równa się brak działań. No i tu jest klops. Tak, Natalio, ty tak, zaczęłaś coś mówić. Tak, znaczy też chciałam do tego nawiązać, bo to też jest kwestia... po prostu tej reprezentacji i widoczności. I tego, że ogromną przemocą jest nie dopuszczać kogoś do przestrzeni, w której może reprezentować, może zostać reprezentowanym, może pokazać swoje ciało, może pokazać siebie jako osobę. I przemocowym jest dyktować, komu się to należy, komu się to nie należy. I też myśląc w kontekście mediów społecznościowych i w ogóle popkultury, to jest coś, co jest strasznie istotne, że trochę to już co mówiłam, jeżeli to widzimy, to normalizujemy sobie ten widok w pewnym momencie. I nie można normalizacji i destygmatyzacji równać z promowaniem czegoś. Tak jak mówiła Maja, no to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć i bardzo trudne, żeby to zrozumieć dla wielu osób. I nawet abstrahując od samej kwestii otyłości, to też jak się zastanowić w ogóle nad reprezentacją różnorodnych ciał w mediach, w popkulturze, to jest jakoś strasznie super, żeby zauważyć, że z jednej strony te rzeczy się zmieniają powoli, w tym sensie, że faktycznie nagle mamy Lizę jako piosenkarkę, która jest osobą plus size i której byśmy jeszcze 10 lat temu nie mieli przestrzeni na to, żeby zauważyć w mediach społecznościowych jako rozpoznawalną gwiazdę piosenkarkę, co nadal jakby nie będzie oznaczało, że na jedną Lizę nie będzie przypadało ileś osób, które będą się mieścić w kanonie, bo to też jest trochę tak, że w
pytanie, ile osób ma prawo na te reprezentacje i na ile jest tak, że to, co my dostajemy, jest też jakimś przetworzeniem tego, że mamy przyzwolenie na jedną czy dwie takie sylwetki, ale trochę nie więcej, jeżeli mówię to w miarę jasno. To jest bardzo, bardzo wrażliwy temat tak naprawdę. I wydaje mi się, że warto jest zwracać uwagę na takie przebłyski tego, że różnorodne ciała otrzymują swoją reprezentację. Na przykład chociażby to, jak w Sex Education w serialu jest aktor, który jest osobą sparaliżowaną, który gra postać na wózku i jest po prostu aktor, który nie gra, w sensie udaje, tylko realnie jest osobą z niepełnosprawnością. I to jest jakoś bardzo napawające pozytywnym myśleniem. Jeżeli widzimy, że pojawiają się takie przypadki, tacy aktorzy, takie reprezentacje w przestrzeni, która dociera do bardzo szerokiej ilości osób, w szczególności do młodzieży. I to jest super ważne, jeżeli te reprezentacje zostają przedstawione młodym ludziom. Trudnym jest to, że nadal jest tego mało mimo wszystko. W sensie ja też sama nie bardzo kojarzę inne postaci w serialach, filmach czy piosenkarzy i tak dalej, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Teraz nie wiem, jak się nazywa ten aktor, ale są osoby niskorosłe, to jeszcze się pojawiają. One tak, nawet tak. Stały się bardziej popularne dzięki Grze o Tron. Tak. Bo tam ta postać tam była dobrze wykreowana, bo nie było podejścia takiego stereotypowego, że to jest jakiś taki clown albo jakiś śmieszek, tylko to była już lepiej zbudowana postać. I to jest krok naprzód. Tylko no, ile my takich postaci potrzebujemy, żeby one jakby oddawały to, co jest w rzeczywistości. Tak naprawdę takie postacie, moim zdaniem, powinny się też pojawiać w takich serialach, które oddają jakby takie normalne życie. Ja takich nie oglądam, ale chyba M jak Miłość i tego typu. Takie, nie wiem, to nie są sitcomy, tylko to są telenowele? No, takie zwykłe, codzienne, ale to jest jakby też jedna rzecz, a druga, że to są właśnie na przykład takie seriale jak Sex Education, który jest stricte oddaje rzeczywistość i stricte jest skupione na młodzieży. I no mówię, jakby to, że pojawił się aktor, on się George Robinson nazywa i jest osobą z niepełnosprawnością i to jest jakby już duży skok, w sensie to się praktycznie w Hollywood nie dzieje, że osoba z niepełnosprawnością gra osobę z niepełnosprawnością. I to są rzeczy, które powinniśmy jakoś tak zbierać jako jakieś takie jaskółki tego, że faktycznie jakaś zmiana się w tych mediach dzieje, ale nadal musimy pamiętać, że tego jest mimo wszystko bardzo mało, bo to jest jeden aktor, dwóch, trzech. A co z całą masą, jaką tworzy, jaka buduje nam po prostu obraz rzeczywistości poprzez popkulturę właśnie. To jest jakby ważne, żeby tej pracy nie zaniechać, bo jest to dużo jeszcze ciał do reprezentacji. Tak, Sex Education jest w ogóle wspaniałym serialem dla młodzieży, ale też dla dorosłych i ja czekam bardzo na trzeci sezon, który mam nadzieję będzie w tym roku. I tym optymistycznym wątkiem będziemy kończyć nasze spotkanie. Też chciałam powiedzieć tak na koniec, że tutaj pojawił nam się ogrom wątków, bardzo, bardzo tego dużo. To było takie skondensowanie bardzo różnych problemów, które się dzieją właśnie w relacji ciało-młodzież, które mogą się dziać, a na pewno które jest po prostu troszkę za mało wiedzy takiej upowszechnionej, za mało świadomości. Więc jeśli coś nie jest tak od razu zrozumiałe, to też zachęcam do szukania po prostu źródeł na własną rękę, czy jak coś jest niezrozumiałe, to proszę się jakby nie krępować, szukać, nie zawstydzać tym, że coś może na początku brzmieć obco.
Tak, więc zachęcam do poszukiwań i dzisiaj, na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękuję Natalio i Maju, że byłyście gościnami naszego spotkania. No, dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję. Bardzo miło się rozmawiało.